Witam serdecznie, Szymon Sporankiewicz z tej strony się kłania. Najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia z akcentem na słowo zdrowia, biogabinet.eu. Kilka bardzo istotnych, naprawdę istotnych zdań związanych z optymalizacją wagi ciała, z odpowiedzią na pytanie, skąd się bierze nadwaga. Oczywiście w paru minutach trudno wszystko będzie wyjaśnić, ale takie trzy właściwie podstawowe punkty, które powodują, że ta nadwaga gdzieś tam się tworzy, a tutaj zdecydowanie uważam się za eksperta, bo jakby nie patrzeć, te prawie 120 kg miałem i to, co zrobiłem, zrobiłem bardzo mądrze. Nie bawiłem się w jakiejś super dietetyki. Zadbałem o to, żeby małymi kroczkami dać organizmowi narzędzia, dać organizmowi możliwość małymi kroczkami zmniejszyć tą wagę do obecnych coś tam około 78. Zależy, czy rano byłem oczyścić się w łazience, czy też nie, więc te 78-79 kg ze spokojnie jest. I proszę zwrócić uwagę, że powiedziałem trzy takie podstawowe. Oczywiście pierwszym podstawowym, szczególnie współcześnie, tym kuriozalnym czasie, to jest oczywiście psychosomatyka. I tutaj można godzinami rozwijać ten temat, to jest ta gonitwa kostuchy, prawda, to jest ten ciągły pęd, to jest ta konsumowanie tych prawd i prawd telewizyjnych, które wrzucają nas w niewłaściwe emocje i potem to w jakiś sposób zajadamy, ale drugą bardzo istotną przyczyną nadwagi jest niedożywiony organizm, który nie ma tych wartości w pożywieniu, które powinien dostać, nie ma tych mikro i makroelementów, to jedzenie jest wybitnie śmieciowe, szczególnie te tutaj te wielkomarketowe, one zdecydowanie jest jakby dosyć ubogie we właściwości, które powinien dostać organizm, więc organizm w tym momencie niedożywiony mówi: daj mi jeść, daj mi te wartościowe elementy i ty ciągle ładujesz, prawda, sobie tutaj w ten organizm, uważając czasami, że ale mam słabą wolę. Nie, organizm po prostu potrzebuje pewnych mikro i makroelementów. Ja to upraszczam oczywiście, ale tych składników odżywczych. I kolejną bardzo ważną rzeczą, otóż w którymś momencie powstaje taka sytuacja, w której rozbudowują się różne, ja to nazywam pasożytami, a to chodzi również o te drobinki typu bakterie i inne stworki. I one w którymś momencie, no niby mózgów nie mają, ale mają tą inteligencję taką społeczną, nazwałbym to, tak patrząc troszkę z punktu widzenia socjologii czy psychologii, tej naszej ludzkiej takiej, ziemskiej, więc one w którymś momencie mają dobrą imprezę, bo im dostarczamy ten chłam jakiś tam, prawda, mieszamy potrawy, typu ziemniaki, mięso, zupełnie inny proces trawienia tam następuje, stąd też ziemniaczki lekko strawione trafiają do środowiska jelit, a mięsko w tym czasie enzymatycznie nie miało szansy, w związku z tym trafia na przykład do też jelit. Tam powstaje różne gnojowisko i tam pasożyty mają raj i one bardzo często decydują o tym, że zajadamy pewne rzeczy, sięgamy do lodówki, sięgamy po jakieś słodycze, prawda? Mówimy, ale mam słabą wolę. Nie, tak jak wcześniej mówiłem, że to organizm potrzebuje jeść w sposób mądry, jeść, nie ładować w ten przewód pokarmowy, czyli zjada, przetwarza, wydala, zjada, przetwarza, wydala, nie o to chodzi. Tutaj pasożyty, mówiąc ogólnie, w ogólnym zarysie, one decydują bardzo często o tym, że wydaje nam się, że mamy słabą wolę, a to właśnie one dyrygują, że tak się wyrażę, nami, a one w różnych częściach naszego ciała się znajdują. I teraz bardzo głupią, bardzo nieodpowiedzialną rzeczą jest uderzenie w te kilogramy nagle. Ludzie oczekują w 2-3 miesiące zgubiłam wagę, tutaj schudłam, niektórzy mówią, czy schudłem, to jest bardzo niedobre słowo tak naprawdę, ale jeśli ktoś w 2-3 miesiące stracił 15-20 kilogramów, moje zdanie osobiste jest takie, że zrobił sobie bardzo dużą krzywdę. 40 kilogramów, które gubiłem, robiłem to w ciągu praktycznie ponad 3 lata. Małymi kroczkami. Dałem organizmowi szansę. Nie zrobiłem mu szoku jakiegoś. Ja wiem, no ale chłopie, no przecież lato idzie, w związku z tym coś trzeba z tym fantem zrobić. Owszem, są bardzo proste metody, żeby jakby wygładzić ten brzuszek gdzieś tam, żeby się schował, żebyśmy na plaży troszkę lepiej wyglądali, prawda? Czy to chłopaki, czy też dziewczynki. Tutaj zdecydowanie są takie proste mechanizmy, ale jeśli chcesz naprawdę wagę zoptymalizować, zrobić
porządek ze swoim organizmem, to zdecydowanie trzeba to rozłożyć. No może niekoniecznie tak jak ja to rozłożyłem na ponad 3 lata, może spokojnie sporo kilogramów zgubić w kilka miesięcy, ale na pewno nie w 2-3 miesiące. Nigdy nagłe uderzenia. Dlatego, że konstrukcja człowieka, konstrukt człowieka, jego zasoby toksyczne, pasożytnicze i tak dalej, tutaj zdecydowanie są bardzo różne u każdego i kiedy organizm dostaje, tak jak często powtarzam, Hipokrates miał rację, choroba jest lekarstwem, w związku z tym otyłość, która jest uznawana w medycynie tej akademickiej, rockefellerowskiej, jako przypadłość chorobowa, która potem jest leczona, leczona, leczona i jeszcze nie spotkałem summa summarum takiego, który korzystając, no niestety również z wielu takich podpowiedzi typowo stricte dietetycznych, a nie ukrywam, że kiedy widzę kogoś, kto idzie do dietetyka i ten dietetyk w tej rozpisce podaje tam między innymi pieczywo pszenne, to znaczy, że nie do końca ten dietetyk ma wiedzę na temat tego, że ta pszenica współcześnie, te produkty pszeniczne, chyba, że to jest samopsza, prawda, czy inna naturalna jeszcze gdzieś tam, to owszem, ale typowa pszeniczna rzecz nie ma nic wspólnego z pszenicą, która była 30-40 lat temu, jest to strukturalnie zresztą, z tego co wiem metodami z Auschwitz, zmieniona zupełnie struktura tego, co dzisiaj wygląda jak pszenica, a z pszenicą nie ma nic wspólnego. Tym bardziej, że pieczywo, które współcześnie w tych głównie marketowych rzeczach, bo tanie, jest sprzedawane, ono robi cholernie niedobrą robotę. Zatem są te podstawowe przyczyny tejżeż nadwagi, otyłości, która jest w człowieku. No i pomijam już fakt, to pewnie osobne nagranie zrobię o tak zwanej otyłości umysłowej, ale to się wiąże potem pewnego rodzaju otępieniem, ale szczególnie w tym czasie kuriozalnym jesteśmy łatwi, większość ludzi jest łatwa na to, żeby złapać się na te prawdy i prawa telewizyjne potem wpada w ten różny kociokik. Zatem przy optymalizacji wagi ciała proszę pamiętać, nie robić sobie krzywdy, nie bawić się super, hiper, takie 2 miesiące 20 kilo, bo robisz sobie absolutną krzywdę, zupełnie komórki wtedy, to bym musiał rysować, jak one działają, trzeba komóreczki poczyszczać, tam musi dostać się właściwa woda, właściwy płyn, żeby one zaczęły ze sobą komunikować, nie walczyły, prawda, itd., itp. Pięknego, cudownego dnia, a podkreślam jeszcze, są bardzo proste narzędzia i podpowiedzi. Część z Państwa, którzy przychodzą, właśnie tutaj jest taka jeszcze mała uwaga, głównie panie przychodzą, ale nie tylko. Panowie no, mają to ego czasami, ja to absolutnie, prawda, wciąga ten brzuch, aż może na wierzch wychodzą, ale przychodząc zadają proste pytanie, więc ja podpowiadam bardzo proste rzeczy na początek i zawsze mówię, proszę podejść za półtora czy dwa tygodnie i wtedy podpowiem, co dalej, bo nie ma sensu, żebym tłumaczył tutaj, zarzucał kogoś informacjami. Podpowiadam bardzo proste rzeczy, co trzeba zrobić. Oczywiście mówimy te punkty bardzo istotne, czyli spowodować, żeby małymi kroczkami powybijać te stwory, które nam czynią niedobrze, zostawiając te dobre stworki w naszym organizmie, zadbać o to, żeby zacząć dokarmiać organizm, żeby on dostał właściwe mikro i makroelementy, mówiąc bardzo skrótowo. No i oczywiście zadbać o tą psychę naszą, tą psychikę, o tą psychosomatykę, żeby się wyciszyć, a nie tak jak często wspominam, gonić tą kostuchę, a kostucha mówi, nie chcę ciebie jeszcze, nie chcę, prawda, ale ty dalej gonisz, muszę cię tutaj kostucho dogonić. No kostucha w którymś momencie mówi, szczególnie w tym kraju, gdzie grubo ponad 100 tysięcy przyspieszono jakby rozmów i tańców z kostuchą, to taki mamy dziwny okres. Życzę pięknego, cudownego dnia. Najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia, biogabinet.eu i my, mistrzowie bioenergoterapii Elżbieta i Szymon Spolankiewicz. Z dylematami nadwagi, z dylematami z optymalizowania wagi ciała w sposób taki, żeby pamiętać o tych trzech podstawowych elementach nadwagi, stykamy się już od bardzo, bardzo wielu lat. I tak jak mówiłem, czuję się tutaj absolutnym ekspertem, który rozumie mechanizm, a nie słowo dietetyka ustalone zresztą przez medycynę rockefellerowską.